Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przedstawię Wam kolejną pełną serię, będzie to Bayern Monachium 2014 na kartach panini. Jest to cały komplecik. Oczywiście włożony w taki album Ultra Pro. Jak, ktoś, jak, ktoś, jak już ktoś inwestuje w takie serie, które są dosyć unikalne i rzadkie, jeszcze w dodatku drogie, no to trzeba się do odpowiednio wyposażyć. No i w byle czym nie można tego trzymać to by było nie byłoby godne dla tych kart i byłoby wyrzucanie pieniędzy w to więc e, ja w taki sobie albumik on kosztuje 20 zł i praktycznie jest idealny na te kolekcje takie bo ma 80 ma 10 stron czyli 90 kart można mieścić na jednej stronie po obu stronie 180 więc dla takich kolekcji takich e, bardziej takich niszowych, niszowych tylko że e, w takim znaczeniu że no nie są nisz, niszowe tylko że no mały nakład i no i tyle no niszowe, no, dobrze mm. jedziemy z pierwszą stroną, tak wam pokażę, bo tutaj są karty tak poziomo e, pionowo, pionowo, tak, czyli poziomo tak postawione, tu mamy tą kartę Berniego, maskotkę i tu jeszcze te karty są zawsze rzadkie unikalne, czyli te jedyneczki jedyneczki number one, takie perełki w tych kolekcjach to są zawsze rzadkie i się rzadko trafiają <laughs> mamy dobrze, pierwszą stronę mm. Kolejna strona, to z tą stroną się troszeczkę tutaj męczyłem. To tu miałem chyba brak Jalaby, tak dobrze pamiętam. No i teraz tą stroną, którą się najbardziej męczyłem, tu brakowało mi i Krosa, i Shakiriego, i chyba Hoiberga nie, Hoiberga, tak. Tu może będzie lewy, a czy nie, nie będzie lewy. Lewy będzie na L w następnej serii, więc L jest. Wcześniej chyba, to nie? Dobra. <laughs> eee, Schweinsteiger, Shaqiri. Hmm. Gyce, dobra. Tu mamy jeszcze ostatnich. A nie, bo to jest przecież tak napastnikami ułożone, co nie? I alfabetycznie napastnikami, dobra. <laughs> Czyli pozycjami i nazwiskami w pozycji, dobra. O to chodzi, dobra, tu mamy Millera i mamy jeszcze tych Guardiola i mamy... Czterech tam asystentów, czy am, asystentów tych trenerów rolnikarzy. No, tak to wygląda. No i teraz idziemy z tą <laughs> fajniejszą, taką Action Cards Action. I to mniej więcej wygląda tak. Mm, dosyć musieli się troszeczkę chyba z treningów te zdjęcia pewnie są. <laughs> Bo w jakichś meczach niszowych, pucharów albo. Dobra. <laughs> Kolejna strona. E, dobrze jest z tymi kartami akurat nie było większych problemów od razu się udało zbierać komplet z tych kart eee... kolejne tutaj trzech napadziorów eee... mamy jeszcze guardiole i mamy jubel kart takie karty świecące one no nie dosyć fajnie się prezentują było ich kart w tej serii 9 albo 10. 10 w tej było. Kolejne tutaj 5. Tutaj mamy taką, dam szpilkę, taką kartę, tylko, tylko ją ja tak tutaj wstawi, wstawiłem. No i teraz tu mamy taką jakby przerwę, no bo wiecie, że są puzle, a puzle nie są 3 na 3 tylko w innych rozmiarach, i tu mamy ostatnie dwie strony zostały ładnie przeze mnie tak zrobione, ponieważ tutaj wykorzystałem tutaj te dwa na 5 i idealnie się zmieściły te wszystkie takie karty nie wiem jak je nazwać, takie, takie, takie takie takie, 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 no nie piłkarzy no właśnie, nie piłkarskie takie takie jak koszuleczki 12 zawodnik, stadion e, checklista i ten też tutaj plan drugi znaczy no ten sam tylko, no ten sam ten, ten sam, tylko że drugą stroną chyba, może nie tą samą e, no i tak to właśnie wygląda no. fajnie to, no mi się wydaje, że nawet dobrze to zrobiłem, czy nie wiem jak nazwać te karty pozostałe, no ale wiecie takie nie piłkarskie, takie po prostu zapoznawcze tak. tu mamy tą stronę tutaj tych zawodników no i tamtej strony mamy tutaj, więc tak to wygląda no i co tak wyglądała ta seria, mam nadzieję że się podobało, będziemy zbierać inne serie Bayernu, na pewno piętnastka będzie, o ile mi się uda zdobyć naprawdę dużo trzeba nie wydać na tą kolekcję no i cóż, to było na tyle. A ona ci się podobała i zapraszam do kolejnych filmików. Cześć!